Witajcie, kochani, w mojej nowej, starej, odświeżonej sypialni. Bardzo, bardzo się cieszę, mam świetny humor, dlatego że o wiele lepiej się teraz w tej sypialni czuję. Zmieniło się tutaj kilka rzeczy, zresztą nie tylko tutaj. W całym mieszkaniu wprowadziliśmy z Januszem trochę zmian. Mieliśmy tutaj mały remont. Wspominałam wam o tym już we vlogu, w którym pokazywałam zmiany, jakie nastąpiły w moim studio filmowym. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na sypialni i taką pierwszą i najważniejszą zmianą, która jest widoczna gołym okiem, jest kolor ścian. Zupełnie nowy kolor ścian. Wcześniej, przypominam, ściany były brzydkie, w kolorze żółtym i bardzo wam się nie podobały. Zresztą nie tylko wam, ale również mnie. Więc pierwszą rzeczą, którą chcieliśmy zmienić, był właśnie kolor ścian. I w tej chwili te ściany są w przepięknym, jasno-szarym kolorze. Dla przypomnienia, użyliśmy do tego farby Beckers. Kolor i rodzaj, te wszystkie informacje znajdziecie we wcześniejszym vlogu. Ale teraz pokażę wam, jak to wygląda właśnie w sypialni. Spójrzcie tylko. Mamy jasno-szare ściany. I tutaj obok też zasłony z IKEA, o których wspominałam wam we vlogu. Zasłony świetnie się sprawdzają, dlatego że nie zbiera się na nich kurz, brud i kocia sierść, a to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Wspominałyście mi, że trochę się gniotą i ciężko jest je wyprasować. Nie wiem, czy tak jest, dlatego że ja poprosiłam o wyprasowanie moją sprzątaczkę. Nie mówiła mi, że miała z tym jakieś większe problemy. Natomiast bardzo ładnie te zasłony wyglądają, świetnie przyciemniają, a dodatkowo spójrzcie tylko, jak zbliżony kolor mają do koloru ścian. Są troszeczkę ciemniejsze, ale bardzo ładnie to wszystko ze sobą teraz współgra. Cały czas się zastanawiam, po co w mieszkaniach są te takie małe parapeciki nad grzejnikami. Może ktoś mi powie. Wiecie, że ja się nie znam na takich rzeczach, ale na pewno jak zapytam, to ktoś mi zdradzi, o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ ja uważam, że to jest po prostu głupie. No ale teraz, skoro już ten parapecik tutaj mam, to należy go w jakiś sposób zagospodarować. I wymyśliłam sobie, że postawię tutaj obrazy, a w zasadzie nie obrazy, bo mamy tutaj rysunki Ani Halarewicz, które, jak wiecie, bardzo, bardzo lubię. Uważam, że Ania ma niesamowity talent. Jest też świetną osobowością, bardzo się lubimy też prywatnie i można powiedzieć, że kolekcjonuję dzieła Ani. I jeśli obserwujecie mnie regularnie na Instastory, to na pewno wiecie, że niedawno szukałam ramek, w które mogłabym oprawić właśnie te przepiękne prace Ani i miałam z tym dość duży problem. Szukałam w różnych sklepach i nie znalazłam nic, co by mi się podobało, co by mnie interesowało. Aż w końcu, uwaga, uwaga, trafiłam na bardzo ładne ramki, gdzie? IKEA! Znowu, moi drodzy, niezawodna IKEA. Sprawdza się u mnie cały czas wyśmienicie. I bardzo ładnie, spójrzcie, to wygląda. Wymyśliłam sobie, żeby te ramy były w kolorach białym i złotym. I o ile udało mi się oprawić w sumie trzy rysunki, tak nie udało mi się oprawić rysunku z perfumami Louis Vuitton. To jest pierwsza praca, którą otrzymałam od Ani. Jak widzicie, niestety nie trafiłam z ramką. W każdym razie brakuje mi teraz chyba złotej, tak myślę, że złotej, ramki kwadratowej. Jak tylko uda mi się ją znaleźć, to oczywiście włożę do niej ten rysunek, a później co zrobię? Później chyba powieszę sobie wszystkie prace Ani na ścianie właśnie nad tym parapecikiem. Także to jest mój pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni. Co takiego się tu jeszcze zmieniło? Oczywiście zmieniły się listwy przypodłogowe. Teraz są bardzo ładne, proste i białe. Wcześniej były obrzydliwe. W całym mieszkaniu były brzydkie, także one są wszystkie w zasadzie do wymiany. Zmieniło się też łóżko, a raczej ułożenie łóżka, ponieważ ono było wcześniej z drugiej strony. Teraz jest z tej i moim zdaniem wygląda to o wiele lepiej. I od razu powiem wam, co takiego znajduje się na tym łóżku. Jest to plec z Leroy Merlin i tak samo dywanik, również z Leroy Merlin. Powtarzałam wam to wiele, wiele razy, ale ciągle o to pytacie, także od razu mówię. Jeśli znajdę te produkty w sklepie internetowym, to oczywiście je wam podlinkuję.
korzystając z okazji, pochwalę Wam się teraz moim nowym zakupem, jaki zrobiłam niedawno w Louis Vuitton. I znowu, ci z Was, którzy regularnie śledzą mnie na Instagramie, polecam gorąco, już to widzieli. Natomiast osoby, które oglądają mnie na YouTubie, jeszcze nie. Także teraz oficjalna premiera, drodzy Państwo. Czyli kupiłam sobie okulary. I to okulary nie byle jakie, tylko takie, które zwracają uwagę otoczenia, bardzo Wam się podobają i są bardzo, bardzo fotogeniczne. I od razu pokażę Wam, jak wyglądają. Są przezroczyste, to znaczy szkła mają przezroczyste i obramowanie w kolorze złotym. Od razu je sobie założę. Trochę wyglądam jak taka kujonka, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale moim zdaniem są niesamowicie twarzowe i to jest, od razu Wam powiem, model party i rozmiar dla Azjatów, ponieważ te okulary mają różne rozmiary i to już jest moja druga para okularów, które kupiłam sobie w Louis Vuitton, a które musiały być dla mnie sprowadzane ze względu na ten tutaj nosek, ponieważ w wersji dla Azjatów on jest węższy i dzięki temu okulary nie spadają mi z nosa, spójrzcie tylko. Także bardzo się cieszę, że udało się te okulary sprowadzić. I jeszcze a propos tego konkretnego modelu, to od razu Wam powiem, że to nie są okulary przeciwsłoneczne. One bardzo słabo chronią przed promieniowaniem UV, także zapewniają ochronę na niskim poziomie, więc zdecydowanie bardziej są to okulary ozdobne, ale jednocześnie są to tak zwane okulary anti-blu-ray, czyli zawierają specjalną powłokę, którą myślę, że bardzo dobrze w tej chwili widać, która to redukuje niebieskie światło emitowane przez ekrany komputerów, tabletów i komórek. Także to tyle, jeśli chodzi o ten model okularów. Jeszcze cena. Cena, moi drodzy, już Wam mówię. To 2490 zł. Dokładnie tyle kosztuje ten model. I jeszcze jedna ważna uwaga, bo też czasami mnie o to pytacie, głównie na Instastory. Otóż możecie sobie wejść na stronę internetową, najlepiej angielską, Louis Vuitton i w momencie, kiedy wyświetli Wam się strona z tymi okularami, to tam z boku możecie sobie sprawdzić, czy dany model okularów w danej wersji znajduje się w wybranym przez Was butiku Louis Vuitton. Także spokojnie możecie sobie tam wybrać lokalizację, w sensie wpisać Warszawa czy też Warsaw i wtedy na samym dole wyświetli Wam się informacja dotycząca tego, czy dany model okularów, torebki, paska itd., itd. jest aktualnie dostępny w warszawskim butiku. I są tam również informacje dotyczące godzin otwarcia salonu, a także podany numer kontaktowy. Także to wszystko możecie sobie bez problemu sprawdzić już na stronie internetowej. Nie musicie dzwonić do butiku i czekać, aż ktoś odbierze albo i nie. Także myślę, że to taka bardzo przydatna informacja. Ze słonecznymi pozdrowieniami, Tom Ford Beauty Team. Co my tutaj mamy? Perfumy Soleil Blanc. I to jest 50 ml woda perfumowana. Od razu Wam powiem, że to jest zapach z 2016 roku. Słodki, orientalno-kwiatowy, w którym wyczujemy dużą dawkę kokosa i białych kwiatów. Zapach jest kremowy, maślany i niesamowicie trwały. Ma również przepiękny flakon. I z tej samej serii w sprzedaży dostępny jest również olejek ze złotymi drobinkami do ciała. I tutaj mamy takie szklane opakowanie o pojemności 100 ml z pompką i powiem Wam od razu, że ten produkt przepięknie pachnie. Zapach jest bardzo, bardzo delikatny, drobinki również i ja się w tym olejku zakochałam, będąc ostatnio w Douglasie w Arkadii. Nawet pokazałam Wam swój zachwyt na Instastory, znowu Instastory, także widzicie, musicie mnie tam śledzić. I spójrzcie tylko, jak to przepięknie wygląda. Po prostu cudo. A najlepsze jest to, że ten olejek bardzo szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu na skórze, czego nie cierpię. I ogólnie on jest dostępny jeszcze w wersji ze srebrnymi drobinkami, ponieważ te są złote, i z drobinkami w kolorze różowego złota. Także do wyboru, do koloru,
przepięknie również wygląda, jak zresztą wszystkie rzeczy Toma Forda. Także jak najbardziej mogę Wam polecić, jeśli szukacie takiego produktu, który pachnie jak wygrzana w słońcu skóra. Super, naprawdę super. A ostatnia rzecz to bronzer. Dość duży bronzer. I znowu w przepięknym biało-złotym opakowaniu. Spójrzcie tylko, jak to wszystko razem do siebie pasuje. I ten bronzer, z tego co mi wiadomo, jest dostępny w dwóch wielkościach. 15 gramów i 7 gramów. Ja mam ten większy i w dwóch wersjach kolorystycznych. Czekam na Ubera, więc mam chwilę na to, żeby powiedzieć Wam, co mam dzisiaj na sobie. Jeśli chodzi o górę, to jest to jedwabne body Pinko, zapinane tutaj na dole. Pokazywałam Wam je w holu Pinko, możecie sobie obejrzeć w wolnej chwili, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Następnie różowa marynarka i tutaj uwaga, uwaga z Zary, marynarka z lnu, idealna na lato. Mam ją już całe wieki. Jeśli chodzi o dół, to są to spodnie rumuńskiej marki Nissa, o której kiedyś Wam opowiadałam we vlogu. Spodnie białe, z wysokim stanem, w kant, bardzo, bardzo eleganckie, podkreślające sylwetkę. Naprawdę świetnie się w nich czuję. Myślę, że całość jest naprawdę elegancka. I założyłam sobie do tego jeszcze jedne z moich ulubionych szpilek Gian Vito Rossi, czyli szpilki z Plexi w złotym kolorze. To galeria sztuki. Nie, moi drodzy, to butik Lille Exclusive, który to znajduje się w Warszawie oczywiście, przy ulicy Mokotowskiej 49. Ja Wam o tym wyjątkowym miejscu wspominałam już w moim filmie z prezentami urodzinowymi tegorocznymi. Dla przypomnienia, otrzymałam od Janusza przepiękny komplet biżuterii z tego właśnie miejsca i opowiadałam już Wam naprawdę sporo na temat tego butiku, ale myślę, że nie ma sensu, żebym się powtarzała. Znacznie lepiej zrobi to ode mnie pani Alina, która to jest właścicielką tego miejsca. Z przyjemnością. Marka Lille to unikatowa biżuteria, którą wyselekcjonowałam z całego świata. Ono wykonane ze złota 750 w połączeniu z diamentami, kamieniami naturalnymi. Co też ciekawe, że nasz butik stacjonarny, który się znajduje na Mokotowskiej, jest także mini galerią sztuki. Zdecydowałam się połączyć te dwie swoje pasje, biżuterię i sztukę, dlatego że chciałam, żeby to miejsce było inspiracją dla kobiet, więc autorką tych obrazów, które tutaj mamy, jest świetna artystka pani Ewa Deruka. Umiejętnie łączy nie tylko kolory i techniki, ale także przekazuje ludzkie emocje. Więc osobiście mnie to bardzo motywuje, dlatego uważam, że warto, żeby one się znalazły w naszym butiku, żeby też inspirować kobiet, naszych klientek. Czyli to miejsce to jest połączenie butiku biżuteryjnego. Tak. Właśnie z taką mini galerią sztuki. Tak. Czy można te obrazy kupić? Oczywiście, jak najbardziej. Także możemy wykonywać indywidualne zamówienie. Ja się niesamowicie cieszę, słuchajcie, że mogę Wam w końcu pokazać to miejsce i porozmawiać z panią Aliną, dlatego że wiecie, że uwielbiam biżuterię i to już widać naprawdę, jak o tym zaczynam mówić, że się bardzo cieszę. Także ja już się nie mogę doczekać, aż za chwilę Wam pokażę, jakie piękne rzeczy można tutaj znaleźć. Pierwszą kolekcję, którą chciałam Państwu przedstawić, jest kolekcja Brilliance. I właśnie jedną z najbardziej popularnych modeli mamy komplet ze złota różowego w połączeniu z czarnym diamentem. I ta kolekcja jest o tyle fajna, że możemy łączyć z różnymi modelami pierścionków albo kolczyków, co też fajnie się sprawdza bardziej w noszeniu na co dzień. Czy to są pszczółki tutaj, czy mi się wydaje? Nie, to tak pani się wydaje, ale bardzo często tak nasze klientki też mówią. Ale to po prostu połączenie takich elementów, które robią takie wrażenie. Bardzo podobają mi się te pierścionki z motywem korony. To jest zdecydowanie coś
dla mnie. Mamy również coś wyjątkowego dla kobiet, które interesują się astrologią. Są to naszyjniki znaku zodiaku w postaci gwiazdozbioru. I tutaj są jakieś znaki, bo ja się kompletnie na tym nie znam. Ten górny to jest strzelec, a dolny panna. Bardzo ładne i delikatne. I oczywiście próba złota 750, oczywiście, tak? Tak. Ale widzę tutaj coś niezwykle interesującego, co bardzo dobrze znam, czyli moją bransoletkę, którą otrzymałam w prezencie urodzinowym od Janusza. Tylko że moja bransoletka jest wykonana z różowego złota, a ta z białego złota. Cudna rzecz. Mogę także powiedzieć, że w kolekcji Brilliant możemy modyfikować kolor złota. Może to być biały, żółty i różowy. Także możemy sobie zamówić wedle własnego życzenia, tak? Tak jest, tak. Czas na przepiękne perły. Wiecie, że perły uwielbiam. A tutaj dodatkowo widzę, że są one połączone z jedwabiem, który też uwielbiam. Więc nie wiem, czy może być coś lepszego niż połączenie właśnie pereł i jedwabiu. Przepięknie to wygląda. Zdecydowanie to przyciąga uwagę nie tylko kobiet, ale mężczyzn, dlatego że perełka centralna znajduje się akurat między kostkami i dodaje to kobiecości. Natomiast to nie wszystkie perełki, które tutaj są. Jest ich znacznie więcej. I tutaj na przykład są bardzo ładne kolczyki koła. Od jakiegoś czasu mam słabość do tego typu kolczyków. Możemy je zdejmować, że na przykład na jednym uchu może się znaleźć jedna perełka, a na drugim bez. Właśnie to jest trendem w roku 2020. Kolejnym bardzo ciekawym modelem jest bransoletka w połączeniu z perłami Smart. Dlaczego Smart? Dlatego, że w tych perłach znajduje się czyk, który działa na zasadzie pendrive'a. Ściągamy na telefon aplikację i wtedy przy zbliżeniu automatycznie się łączy z perłą i tam możemy chować, zapisywać sobie zdjęcia, wideo, dokumenty i nawet hasła. Powiem Wam, że pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu, także jak widać, nowinki technologiczne są obecne również w świecie biżuterii. Jedną z najbardziej ekskluzywnych kolekcji, którą mamy w naszym butiku, jest kolekcja Flame. Autorem tej biżuterii jest Tomasz Donocik. On jest Polakiem, ale który mieszka w Wielkiej Brytanii i tworzy swoją biżuterię w Londynie. Co ważne, on wchodzi w 20 najlepszych projektantów świata. Jego wyroby są bardzo charakterystyczne ze względu na jego połączenie kamieni i nietuzinkowych form biżuterii. Też ciekawe, że możecie tutaj modyfikować kolor złota. Może to być różowy, żółty, biały, ale także i czarny. W każdej biżuterii, każdego rodzaju biżuterii mogą to być kolczyki, naszyjniki, pierścionki, nawet bransoletki. Także możecie modyfikować rodzaj kamieni. Mogą to być klasyczne rubiny, szafiry, szmaragdy, rzadkie rubelity, ale oczywiście i mamy diamenty białe, brązowe i czarne. Jak długo czeka się na takie zamówienie? Na zamówienie indywidualnie głównie czeka się do 3 tygodni. Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem zakochana w tej kolekcji. Przede wszystkim w tych 3 przepięknych pierścionkach z kamieniami szlachetnymi. Spójrzcie tylko. Tak. Te 3 pierścionki prezentują się na mojej dłoni. Każdy jest piękny na swój sposób i każdy bardzo się wyróżnia. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, że niedawno zrobiłam na Instastory sondę i zapytałam moich obserwatorów o to, który z tych pierścionków podoba im się najbardziej i wygrał pierścionek środkowy. Ten najbardziej kolorowy. Drugie miejsce zajął pierścionek z topazem London Blue i ostatnie miejsce pierścionek z diamentami. Jeśli o mnie chodzi, to chyba zdecyduję się na ten środkowy. I
was it. In my mind, I flip a switch and savage tool forgetting you. It's something I can't seem to do, even though we were just kids. I close my eyes. Zakupy zrobione, także moja kolekcja biżuterii powiększyła się właśnie o kolejne cudo. Natomiast jeśli wy również, drogie panie, macie ochotę na to, żeby wasza kolekcja biżuterii się powiększyła, to teraz będziecie miały ku temu idealną okazję, dlatego że od dzisiaj aż do końca niedzieli 19 lipca na hasło Olfaktoria otrzymacie 10% rabatu na zakupy w sklepie Lille Exclusive, zarówno stacjonarnie, jak i online, na cały asortyment. Także jeśli jest coś, co przykuło waszą uwagę, lub jeśli poszukujecie czegoś wyjątkowego na prezent, to polecam wam z tego rabatu skorzystać. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z wami pożegnać. Także wasze zdrowie i do zobaczenia. Before we said goodbye.